tutaj mamy Energylandię, czyli zabawa pełną gębą. Miejscowość Zator. Oby żadnego zatoru nie było. No a ja przy okazji zapraszam Was na pierwszego Krychu Tier Mixa, czyli kompilację różnych moich filmików połączonych w całość. I co jakiś czas będę właśnie wrzucał takie miksy. Teraz lecimy z pierwszym. Raz jak tutaj jechałem w zeszłym roku, to jeszcze tego nie było. Nieźle. Przyjechałem na hurtownię, rozładowuję z rampy, a ja sobie leżę pitolem do góry. I taka robota to mi pasuje. Co tu się od Janie Pawla? Fenomen. Pomarańczowa wanienka. I nawet telefon pomarańczowy. Stonki, stonki. Na mydełko, na wodę. Fajna rzecz. Próbujemy osiągnąć to, co się wydaje niemożliwe. Może ty mi powiesz. Tutaj mamy również ciekawą naczepę, firankę, mega. Przetrwać w tym państwie, gdzie codzienność warta jest na przekrętach i kłamstwie, że w życiowym spektaklu pieniądz gra główną rolę. Kto szast... Tutaj to się dopiero maniana.
Przede mną jedzie magnumka z naczepą firanką, którą prowadzi blondyna. I najdziwniejsze jest to, że nawet jadąc prosto, ta naczepa nie podąża śladami ciągnika. Po prostu jest jakby przestawiona. Nie wiem, czy to będzie widać na tym filmie, ale ja to widzę. No ja widzę tył ciągnika, będąc za naczepą. Niezły jaja. Ciekawy przypadek. Driftujący zestaw. Uwaga, krzywy zestaw będzie skręcał w lewo. O, teraz skręca, teraz jest prosty. Dobra. I znowu jest krzywy, bo jedzie prosto. Niezły jaja. Ale nie takie rzeczy Mietek na garażu spawał. I se śmiga blondyna krzywuskiem. Pewnie się zastanawia, czemu jej się nigdy nie udało prosto pod rampą stanąć. No cóż, ja już jej powiedziałem, że ma krzywy zestaw, ale do niej nie dociera. Tak się jeszcze zastanawiam, czy ona jadąc prosto widzi w lustrze lewą tylną obrysówkę naczepy. Nie jest to takie oczywiste. Nie dawaj tyle gazu, ty nie masz opanowanego go. Ty jeszcze nie wiesz, gdzie jest hamulec, kurwa. Ja się boję po prostu, że on spanikuje, wysadzi. Motor mu zacznie szarpać, chopie, on puści nogi w dół i da gazu, kurwa, bo tak 90% ludzi robi, nie? Wielki, fajna rzecz, teraz się już na pewno nie otworzy. Wypoziomował się. Można jechać dalej.
pal dziada. Teraz drugiego. I sobie polecę na załadunek do browaru w Tychach. O której się wyjechało, piszemy, że 8:30. Dobra. Awizację mam na 10:00, jest 8:22. Także sobie jeszcze gdzieś postoję. Dobra. To lecimy. Rozpierdalający. Hopla. No, Krychu, ja widzę, że cię jednak do Tesco ciągnie. Do browaru jedziesz, a pod Tesco stoisz, pauzę kręcisz. Było się nie zwalniać, to byśmy kręcili manianę, skaniot, sfurko. Rozładunek skrzynek z pustymi butelkami. Widzę się w szybie. Piękny zestaw. Ale nie piękna kolejka. Tam się stała maniana. Piękna pogoda. Nieco burzowo się zrobiło. Przekroczyłem to przekroczyłem. Na chuj drążyć temat. Złe wiadomości, notoryczne zabijanie, tyle złości, miłości nie ma już wcale, są porwania na szeroką skalę, a nocą na ulicach rozlewa się. Pole, pole, łyse pole. Autoczęści, wszystko tutaj mamy. Morale, pojęcie wypaczone. Każdy przechodzi na wygodną stronę. O co chodzi? Tutaj o nic nie chodzi, lecz ludzi prawdziwych jakby mnie. Zmienię, ja jadę swoimi ścieżkami. Przyjaciel sprzedaje swojego przyjaciela i nikt właściwie na to wpływu nie ma. Rodzice wyrzekają się swoich dzieci, bo gdzieś tam pojawia się nagle ktoś trzeci, to śmieci fatalnego pokroju, a ty pragniesz tylko świętego spokoju. O co chodzi? Tutaj o nic nie chodzi, lecz ludzi prawdziwych jakby coraz mniej. Gdy zgaśnie słońce, gdy pęknie niebo, nie ma już, wykasowali, wybrali, wysali mózg, jak walczyć, kiedy wszystko pod kontrolą i ciągle czujesz za plecami oddech i morale, pojęcie.
życie wypaczone. Każdy przechodzi na wygodną stronę. O co chodzi? Tutaj o nic nie chodzi, lecz ludzi prawdziwych jakby mniej. Przyjaciół sprzedaje swojego przyjaciela i nikt właściwie na to wpływu nie ma. Rodzice wyrzekają się swoich dzieci, bo gdzieś tam pojawia się nagle ktoś trzeci, co śmieci. Och, jak dobrze jechać tutaj czymś innym niż Scanią czwórką z naczepą Tesco. Fatalnego pokroju, a ty pragniesz tylko świętego spokoju. O co chodzi? Tutaj o nic nie chodzi, lecz ludzi prawdziwych jakby coraz mniej. Gdy zgaśnie słońce, gdy pęknie niebo, nikt się nie dowie, po co i dlaczego. Gdy zgaśnie słońce, gdy pęknie niebo, nikt się nie dowie, po co i dlaczego. Gdy zgaśnie słońce, gdy pęknie niebo, nikt się nie dowie. Wiatol otwarł brameczkę. U dziada się nie jeździ. Pozdro siwy. Nikt się nie dowie. Pokazywałem spalanie chwilowe, teraz jest średnie z dzisiejszego dnia. Oczywiście te 2 litry trzeba dodać, ponieważ komputer, jak to zazwyczaj bywa, pokazuje zbyt optymistyczne wyniki. No, w Scanii miałem, oczywiście w tej młodszej, co pod Biedronką jeździłem, no to ona tak nie oszukiwała, tamta skakanka. Kilka setek tylko zaniżała, więc to naprawdę dobry wynik. Jak na takie obliczenia. Jockey! Oh yeah! Czyli tam gdzieś jest firma Jockey, której naczepę ciągam, znaczy kiedyś to była ich naczepa. Dawno temu i nieprawda. Zobacz Kermit, komorniki, magazyn Tesco. Tam w tym polu ile żeśmy się wystali z piwerkiem, co? O tak. A już odgrodzili? Ha. Ciekawe. No, trochę czasu się tu spędziło. Robią dróżkę. Asfalcik nowiutki. Kermit, gdyby nie spał, stwierdziłby maniana. Pokażę wam, jak się wozi ładunki na krajóweczce. O! 13 palet kostki brukowej. Cóż, sposób załadowania tego można określić mianem maniany. 3 ostatnie rzędy spiałem, ale to taka sztuka dla sztuki. Pozbruk.
załadowałem to kawałek za Poznaniem. Jadę z tym na rynek w Chorzowie. Śmieszne dosyć, żeby z Wielkopolski na Śląsk kostkę brukową wozić, no ale to jest transport. To taki kwadratowy. Byczyna. Tutaj jest tak zwana stacja kontroli. W Siemianowicach Śląskich się pali skład odpadów, czy coś takiego w radiu mówili. Widać to tutaj nawet w Katowicach. Niezła zadyma.